Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Malczu, a to są Światy Miecza i Magii, czyli mój taki autorski, w moim stylu, po mojemu, audiolog taki fajny, fantastyczny, audiolog podcast. No może nie ma mojej twarzy, no ale nie zgodzicie się ze mną, że nie każdy musi być od razu pokazywany z twarzy. No nieważne. Dzisiaj postaram się trochę więcej pogadać, opowiedzieć swoimi słowami o postaci głównego bohatera, jakim jest Geralt z Rivii, czyli bohatera cyklu wiedźmińskiego, czyli gier i powieści pod tytułem Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. Po angielsku Witcher. I tak po prostu chciałbym stricte w swoich słowach na początek opowiedzieć wam, jak ja widzę Geralta z Rivii po mojemu. A potem na spokojnie przeczytam wam stricte jakiś fachowy opis, charakterystykę Geralta. No cóż, Geralt za swoją przygodę z Wiedźminami zaczął w młodych latach. W młodości został zabrany od swojej rodziny z Rivii przez Vesemira jako dziecko przeznaczenia. Dziecko przeznaczenia to jest inaczej, moi mili, dla tych, którzy tego nie wiedzą, a ci, którzy wiedzą, niech siedzą cicho i niech słuchają. Dziecko przeznaczenia w kontekście powieści Sapkowskiego wokół uniwersum Wiedźminów, to jest dziecko przeznaczone na szkolenie w ofierze, na szkolenie na Wiedźmina, do walki z potworami. I właśnie Geralt wyróżniał się z wyjątkową charyzmą i predyspozycjami wśród innych kandydatów na Wiedźminów podczas młodości. Przeszedł mutacje eliksirami wiedźmińskimi, wskutek których mutacji stracił pigment włosów i zostały mu włosy białe, takie perłowe mleczne. Od początku był taki trochę bardziej buntowniczy, nonszalancki, kuglarski. Wyrobił sobie własny styl szermierczy, taki który stricte w książkach nazywa się szczegółowo stylem akrobatyką, czyli z takim akrobacka szermierka taka, tak? Akrobacja. I po prostu w takim stylu w swoim oryginalnym pokonywał wrogów z szyderczym uśmiechem, ale chodzi mi o to, że jak w młodości, jak byłem tam nastolatkiem, przyszedł szkolenie, przyszedł mutacje, próby eliksirów, próby traw, próby ognia. Potem został mianowany, dostał insygnia wiedźmińskie. W międzyczasie, jak był młody, wykrył spisek, taki spisek, no, rozbój swojego mentora, przełożonego Wiedźmina, który na szlaku wymordował ludzi tylko po to, żeby zabrać jedzenie i dać swoim w bazie w Kermoren. A potem wyrzucili to wszystko i wyrzucili winę na elfy. Przy okazji ubijając paru elfów, tak? No, to widzicie, to nie wszystko takie ładne, piękne, ale Geralt dociekł prawdy i zaplusował u szefostwa Wiedźminów w młodości, co było pokazane w serialu, w którym grał Żebrowski, ale nieważne. W każdym razie potem Geralt, jak już był dojrzalszy, starszy, natrafił na taką. W ogóle. Geralt wykazywał podczas, wskutek tego, że Geralt wykazywał podczas swoich mutacji i eliksirów szczególną więź uczuciową z matką, potem mu to się objawiło i zaowocowało z tym, że był bardzo kochliwy, tak? Tam podróżował, spotkał dryadę,
którą odniósł do Brokilionu, uratował ją, zjednał sobie, przybliżył sobie zwierz przyjacielstwo elfów, krasnoludów, walczył z potworami jako wiedźmin, bo wiedźmini właśnie zajmują się tym w świecie wiedźmińskim walką z potworami. Ewentualnym wyjątkiem są na przykład postacie magów wiedźmińskich, takich jak Triss Merigold czy Yennefer. I właśnie Geralt był szkolony do tego, żeby nieść ludziom pomoc, żeby ubijać potwory, bronić słabszych. Ale no czasami tak się zdarzało na jego drodze, że to prawdziwymi potworami okazywali się ludzie. Bo jak sam mówił, to czy jest potworem, czy nie jest potworem, świadczą o tym jego czyny. No i właśnie w tym kontekście, tak jak powiedział Vesemir, trzeba by było wybić połowę ludzkości. Połowę ludzi. No niestety. No i podróżował sobie na szlaku, na koniu, od zlecenia do zlecenia. Władał srebrnym i stalowym mieczem. Srebrny miecz służył na potwory, stalowy na ludzi. Szprycował się różnymi eliksirami, truciznami, też kuszą czasami, sztyletami, srebrnymi łańcuchami. Sławił się pokonaniem strzygi, i którą zresztą uratował. Pokonał też trolla, takiego fajnego trolla też pokonał, albo po prostu też wdał się w konflikty polityczne. Był bardzo taki, chcąc nie chcąc, skutek po przygód z Jaskrem i jego ballad stał się ikoną ówczesnego świata wiedźmińskiego. Był goszczony ochoczo na dworach królewskich w Temerii, nie tylko. Po prostu był znany, był zasłużenie znaną postacią w tamtym świecie jako taki rycerz, mutant. Nie będę tego słowa mutant nazywał, bo to brzydkie, ale chodzi o to, że był on takim świetnym rycerzem, wojownikiem magicznym, zmutowanym. Tak to ładnie nazwę. Był zmutowany, bo zmutował wskutek prób eliksirów w Kermorhen w dzieciństwie. Po prostu zmodyfikowali jego DNA, miał kocie oczy, widział w ciemnościach, miał niezłą grację poruszania się i bardzo dużo pojedynków walk stoczył na miecze. No nie każdy tam w tamtym świecie musiał walczyć perfekcyjnie na miecze. Uszanowaniem cenili sobie ludzie i władcy też w tamtym świecie magów, takich jak Yennefer czy Triss Merigold, które były przyjaciółkami i towarzyszkami Geralta z Rivii. No i po prostu nie będę tak więcej wam streszczał, ale ogólnie to Geralt wyjątkowo cechował się wrażliwością na istoty żyjące i nawet potwory szanował z szacunkiem, traktował z szacunkiem, czego dowodem było to, że jak przyszło co do czego, to smoka złotego z Yennefer bronili i bronili jego jaja, a nie w drugą stronę. I nawet gdy pogromcy smoka chcieli go zabić, to on bronił, bo to była przecież istota mądra, rozumna i magiczna, i święta. A smoki były na wyginięciu. Więc po prostu, no, Geralt zasługuje na szacunek w każdym calu. Jest na pewno zaprawionym w boju i w inteligencji bohaterem powieściowym, gamingowym, komiksowym i serialowym w każdym calu z polskiej fantastyki i polskiej literatury pana Andrzeja Sapkowskiego i nie tylko, może w przyszłości. I po prostu jest takim
niepokornym, z ciętymi ripostami, słowiańskim klimatem, bogiem miecza i magii. I tak to nazwę, bo jest wyjątkowo szlachetny i jest ucieleśnieniem niejednego młodego fana, który marzy o czymś więcej i wyjątkowości. Jest na pewno pierwowzorem dla fanów fantastyki w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej i Zachodniej, a także na całym świecie. I mam nadzieję, że to będzie dalej ciągnięte, ponieważ Geralt na to zasługuje i wszyscy, którzy z nim przystają, to też na to zasługują. I którzy są z nim związani. Albo którzy mu kiedyś tam pomogli, czy są jego bliskimi. I życzmy wszystkiego najlepszego Geraltowi. To by było na tyle. Ogólnie Geralta, koń nazywa się Płotka. Miecz stalowy Geralt przewozi w sakwie przy koniu, a przy sobie ma miecz srebrny, albo na odwrót. Także tyle z mojej strony by było. To była postać Geralta z Rivi, którą przedstawiłem w ten sposób. Także to trochę zajęło, więc myślę, że na razie to tyle. W międzyczasie też powiem wam, że Geralt był opiekunem świątyni Melitele, znaczy, i też był przez elfy nazywany Gwynblade, czyli Biały Wilk. Był ulubieńcem Brocklionu i miał też względy na dworze temerskim. Po prostu taki wiedźmin arystokrata w pełni zasłużenie, zapracowanie i na wypasie. No to nie będę czytał wam kolejnych tych charakterystyk. Jak chcecie, to wpiszcie charakterystykę Geralta z Rivi, Wiedźmina i sobie poczytajcie. Z mojej strony to by było na tyle. Postać Geralta opisałem. To jest odcinek drugi. Witcher, postać Geralta z Rivi. Tak. Napiszcie, czy chcecie, żebym nagrywał sam głos bez podkładu muzycznego, czy z podkładem muzycznym, jak wolicie. Ale ja spróbuję teraz ten odcinek wrzucić bez podkładu muzycznego, sama gadanka, czysta i przejrzysta. To byłem ja, czyli Malczu Mistrz, ale po prostu możecie na mnie mówić Malczu. A to były Światy Miecza i Magii, odcinek drugi, Witcher, czyli Wiedźmin, postać Geralta z Rivi, charakterystyka. Cześć. Dajcie łapkę jak coś.